tam zobaczyć, czy może rozwali się to drzewce, to bym spróbował zakończyć rzucić na tego. O, też, ale okej. Zdążysz. Przez ten grać asekuracyjnie. Oni mają sporo pancerza, więc... Chociaż nie mówię, naprawdę jest już blisko. Dobra, to co by tu zrobić? Tylko nie namyślaj się 10 minut, proszę. Nie wiem już. Ale jak to nie? Że to w tej grze chodzi. To co, powtarzam numer z latającym kijem. One trick pony. Szkoda. Dobra, co dajesz? Zrywając tak w drzewce. Nonszalancko rzucam po prostu. Nonszalancko. Dobra, i jakie opcje masz z tego ruchu swojego na 7-9? Tak, zwracam na siebie niechcianą tą uwagę, albo stawiam put someone in a spot. Co ty to wybierasz, czy ja? Czekaj, ja wybieram. Dobra, to mów. Albo ewentualnie ja mogę wybrać, że ty wybierzesz jeden z tagów, który dodam i będę zadawał minus jeden obrażeń, albo... Rzucenie tego zaklęcia sprawi, że będę po prostu osłabiony i będę miał minus jeden do... To brzmi jak niepotrzebnie przekomplikowana karta postaci, naprawdę. Czy tam ruch, nie? No bo właśnie, ja jak się nazywa ten ruch? Dobra, no to... Brel, jaki to ruch? Black Magic, no. Okej. Okay. Czarna magia. Dobra, no to wybieram, że tracę trochę sił i mam minus jeden do inta, póki nie będę miał chwilki, żeby odpocząć. Zadaję... Czekaj, czyli do końca tej walki masz minus jeden. Tak. Zadaję 1 do 8 obrażeń, ale... tego jeszcze dodaję piercing i forceful. Ile tego piercing? Piercing jeden. A, jeden. Dobra. W takim wypadku 3 pancerza się liczy. 5. Czyli 5. Solidny damage. W sumie jak teraz dobrze Nergal przywalisz, to ich załatwisz do końca. Napierdalam. Jezus Maria. Jezus Maria. Oj, levele polecą szybko. Oczywiście dostajesz ekspa. Nie możecie ich po prostu zabić. To jesteście tak bezużyteczni. Ja już zdążyłem pokonać Big Bada, a wy nie... Dobra, to oczywiście obrażenia dostajesz. Rzucaj D10 plus 5. Useless, I say. Useless! Cały czas plus 5, nawet że jak kilka jest ten, Powiem więcej, jesteście bezużyteczni jak w kilku kierunkach. To jest tak, że to... To jest po prostu obrażenia, traktowani są jako grupa, ale te obrażenia może każdy z nich zadać. No okej. Okay. To głównie chodzi o ilość HP-ków, jak są traktowani. Do widzenia. Co? Ile masz HP-ków? Zostało mi 7, teraz no zostały minus 2. Jeżeli na minus 2, to nie ma death saving throws, to jest last breath potem. A jako, że ty jesteś nieumarły, dobra, to dojdziemy do tego. To na razie padam na ziemię. Dobra, to zarówno Morgan, jak i Janus widzą, że... Nergal kompletnie nie trafił swoim uderzeniem, został brutalnie skontrowany i po prostu jeden z konarów wbił go w ziemię. I się nie rusza. Co robicie? Ona się nie rusza? Janusz. Jako, że ten Nergal przestał zasłaniać, to wchłaniam macki i przekształcam sobie szczękę, tak żeby płynąć szerokim promieniem ognia. Wciąż Altering Organs mam tenie. Tak, jasne. To nie musisz rzucać jeszcze raz. To możesz tylko znowu zrobić woleja, jeżeli chcesz. Znaczy zależy, jak to wykorzystasz. I spluwam szerokim strumieniem ognia. Aha. Dobra.
I ponieważ to jest ogień Itchi, to tak, pancerz kompletnie ignoruje pancerz. Bo są kuźwa z drzewa zrobieni. Nareszcie ktoś robi coś pożytecznego. Dziękuję, Maveriku. No dobra, pytanie. Tak jest Unnatural Weapons, chyba mogę też dodawać. I co z tego będzie? Jeden to na pewno będzie związany z zasięgiem. Jaki może być drugi? Mercy to stawia, że drużyną są większe obrażenia? Mercy? Inaczej, Messi. Wezmę sobie plus jeden damage. A, Mercy. A, pewnie tak, znaczy ja mówię, mnie się wydaje, że ja to potraktuję tak, że kompletnie... A, no dobra. Tak, może być plus jeden. I mówię, i kompletnie dobra. Ignoruję pancerz. I dodatków żadnych jeszcze nie mogę sobie za dobry wód wziąć. Chyba nie. Bo to nie wiem, na woleju chyba nie, dobra. Oh well. Dobra, to widzisz jak zapalają się te drzewce i nie wydają się bez żadnych, znaczy może wydają jak zaczynają wydać jakieś ryki, machają dookoła, oczywiście wszyscy są poza zasięgiem i z przyjemnością wdychasz zapach palonych drzew. Dobra, zanim dojdziemy do... Nergal, to tylko szybko. Ty nie bierzesz las brew, bo tam jesteś związany ze śmiercią, tylko że pani śmierć da ci teraz jakieś zadanie. Zgadza się. To zadanie będzie wpisane do celów postaci, jak na nim pomyślimy. Na razie kompletnie pomysłu nie mam. Okej, okay, spoko. Dobra, to teraz zanim nam Paul zaśnie, Eidal, jesteś pojawiasz się na dworze pani Zimy. I znikasz. No. Z cieniem u swojego boku, oczywiście wszyscy, którzy widzą twoje nadejście, to tak wpatrują się zimnym wzrokiem, pan intended, na gościa, którego masz ze sobą. No dobra, no to oddaję pokłon odpowiedni dla pozycji królowej Mab. Po czym mówię krótko, moja pani, powiedziałem naszemu gościowi, że będziesz bardzo szczęśliwa, mogąc widzieć go tutaj. Och, jestem niezwykle szczęśliwa i po prostu jest typowy... Tak. Mówię, a niestety... Slasher smile. Ja królowych fej nie znam tak dobrze, ale jest tak, jest wyjątkowo szczęśliwa i cień przeczuwający... Ty cholerny straj i w tym momencie zamienia się tak od góry do dołu, ląduje w suple lodu. Znaczy jest zamrożony od góry do dołu. Mam też drugi prezent, który może cię zainteresować i pokazuję jej truciznę. Ach, ciekawe. Ostatnim razem, kiedy to widziałam, nasz dwór zostawił to w rękach pewnej wiedźmy. Tak, to coś jest abominacją przeciwko naturze i jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zniszczyć, to myślę, że należy poprawić ochronę w stosunku do ostatnio zastosowanych środków. Jeżeli tak uważasz, wygląda na dobrą rzecz, którą zrobiłeś, Eidalu. Powiem ci tylko jedno, jeżeli masz jakąkolwiek umowę z wiedźmą, cóż. Jeżeli zdecyduje się na tobie odegrać, nie oczekuj, że przyjdziemy ci z pomocą. Ja z wiedźmą nie miałem umowy, chwileczkę. No, w takim wypadku nie ma problemu. Ja jej niczego nie obiecywałem. To, że parę innych osób mogło... Ja wyszedłem zanim padły jakiekolwiek słowa z mojej strony. Albo z jej. Chciałem tak zauważyć. Niemniej wiedźma Heksia jest bardzo dobrą... nie towarzyszką, ale... A matko, biznes partner. Tak.
I mimo wszystko chciałbym zachować dobre relacje To twoja z nią. decyzja, o pani, po czym wychodzę. Oczywiście ja się tam Oczywiście, że to odpowiedni będzie pokoń i moja tak dalej. decyzja. Ale dziękuję za prezent. O, będę bardzo z nim. Rzeczy, których dozna. Dobra, to tyle chciałeś zrobić z tego scenki w dworze zimy? Czy coś więcej, czy tyle? Jak dla mnie to tyle. Dobra. O, oh, wow. Black? No? Pytanko, co zapisałem? Nie. Okay. To ja uważam, że to jest rzecz specyficzna do prawdziwych fejt. Wiesz co? Chciałbym zobaczyć Janusa, który próbuje wbić się do dworu zimy. Ale z drugiej strony to on po pierwsze nawet Ejdana nie widział, po drugie nawet mógł nie zauważyć, że ten portal czy cokolwiek było otwierane, bo był zajęty wilkorami. A, że cały ten numer w ogóle odwaliłem. No, sorry, tak, ale znaczy ja głównie mówię... Znaczy dobra, raz powiedziałem, że nie, bo nie wydaje mi się, że Altering Organs dałoby ci tą możliwość, ale ta kwestia też jest droga, że jednak to byłoby meta. Okej. Okay. Och, jestem zadowolony z mojej postaci dzisiaj. Mhm. Jak mówię, Beche, Nergal, jest na pewno scenka, w której spotykasz się z panią śmierci, ona daje ci zadanie, ale to nad tym będziemy wspólnie musieli pomyśleć. Jeżeli wstaję, to jeszcze chciałbym spróbować duszę zastać. Okej, okay. Znaczy mam nadzieję, że potem na następną sesję będziesz pamiętał, ile ich masz. Mam zapisane. Dobra, to dajesz. Jako zemsta z zagrobu, to dostajesz jedną. Jo. Okej. Okay. No ja generalnie mógłbym próbować coś jeść, ale wątpię, żeby mi te motwy zostawały przez dłuższy czas. No tu raczej ogólnie się spodziewacie, nowi gracze, że między sesjami to jednak staram się nie grać dzień po dniu w świecie gry, tylko tak. Jasne, jasne. Tydzień, dwa. Czasami miesiące. Tak. Mówię, ja potrzebowałem zrobić te dwa miesiące przerwy, żeby nowe postacie wprowadzić i bondy mu porobić. Jasne. No? Dobra. Jeszcze raz przypomnij, ile jest czasu między sesjami w świecie gry? Różnie. Różnie. Zależy, jak danemu minimum. Mistrzowi pasuje. Jak mistrzowi okay, pasuje. Jasne. Naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. Dobra, to będzie taka kwestia, że wy wrócicie zapewne. Nie wiem, czy... Jeżeli wracacie do dworku, do chatki wiedźmy, to orientujecie się, że dookoła jest trochę szronu. W środku oczywiście Heksia jest bardzo zadowolona z wykonanego zadania i zgodnie z umową zdejmie klątwę, która dręczy waszych dwóch towarzyszy. I wam głową ze zrozumieniem. Tak? Co się stało? Da tak, że... Spróbuję A dać... co się miało stać? Jedyna użyteczna postać w waszej drużynie zrobiła to, do czego się zadaje. Tak. Także mówi do Nergala, że spróbuję dać mu wizję. Tylko też mówię, że kuźwa, w tym momencie nie mam pomysłu, jaką wizję może ci dać, więc możemy zostawić to na później. Jasne, jasne. I poza tym, co wydaje mi się, że to by było na tyle. Znaczy, to by było na tyle w kwestii roleplayowania, teraz jest kwestia z XP-kami. Tak, więc mam takie pytanie. Czy jeśli w walce na przykład zastosowano pierwsze to spotkanie z wilkami, tego użyłem pierwszego zaklęcia przy okazji zrzucając, zabijając tego wilka, który atakował Janusa, to czy to podpada użycie magii, żeby pomóc bezpośrednio komuś? Powiedziałbym, że tak. Okej, okay. A później jeszcze w czasie, że... Nie, to jest z alignmentu dostajesz tylko raz na sesję. A, zamieniam to raz na sesję, dobra. Jeden zarzut, dobra, czyli mam dwa expo. Dobra, to zróbmy końcówkę sesji, zrobimy pytania. A, chwila, no. Kuźwa, ja kompletnie zapomniałem, że na pewno Janus będzie miał spotkanie z pewnym bóstwem, tylko to możemy zrobimy później.
Ja nie znalazłem, okay. Znalazłem bardzo fajne i bardzo potężne bóstwo, które jest strażnikiem tego lasu. Jest na ciebie bardzo wkurzone. Generalnie, żeby to skrótowo powiedzieć, to nic ci nie zrobił, ale masz powiedziane, że jeżeli jeszcze raz się pojawisz i cię złapie na nadmiernym polowaniu na jego zwierzęta, to pożałujesz. I tak naprawdę puszcza cię tylko dlatego, że byłeś w tej grupie, która zatrzymała ten rytuał i to skażenie. Oj tam, ja tam bardzo jestem bezpośrednio odpowiedzialny za cofnięcie skażenia. Właśnie, ono się samoszutnie cofnęło, czy coś? Czy... Jak wychodziliście, to nie... Można było, mogłeś ty wyczuć, że las zaczyna proces leczenia się, ale poza tym to długo zajmie. Zresztą ten koleś, którego widziałeś Janus, to on wyglądał jak duży... Matko. Wiesz co? Po prostu znać sobie Forest Lorda. Co takiego? Forest Lord. On wygląda jak wielki, duży wiking, wiking rycerz, którego pancerz jest zrobiony z of wheat, tree barks, leaves and rock plates. Generalnie jak wygląda jak typowy strażnik natury, jest cholernie potężny. Dobra, okay. Końcówka sesji. To oczywiście sobie zapamiętam i zapiszę na później, bo to jest plot na później. Dobra, czy dowiedzieliście się czegoś nowego i istotnego o świecie? Na pewno, że krążą w okolicach jakieś takie korporalne istoty i były w jakiś sposób związane z próbą zanieczyszczenia lasu. No to równie dobrze dzień jak co dzień dla bohaterów. No. Aha, okej. Okay. Znaczy po tym jak map skończy z tym gościem, no to na pewno Eidal będzie wiedział jaki był tak naprawdę jego cel w tym lesie. To sobie mogę powiedzieć, że tak naprawdę jak map skończy z tym gościem, to na pewno Eidal będzie wiedział jaki był jego cel w tym lesie. No tak. Że po prostu oni nie muszą, cienie nie muszą zabijać humanoidów, istot, tylko muszą zabijać życie. Nie wiem, naturę, las, aby za... Matko, dać wystarczająco dużo powodu, aby otworzyło się przejście dla hord ciemności. Okej. Okay. Więc to był jeden z gości, który... potrafił robić coś takiego, aby próbować otworzyć przejście. Dobra, słuchajcie, ekspy. No. No to w sumie za to, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, nowi to... Nowi gracze, jeżeli jeszcze nie wiecie, to na koniec sesji mamy taki zwyczaj, że dajemy ekspa mistrzowi gry, który akurat prowadził, żeby mógł sobie rozwijać swoje postacie. Każdy daje 1, 2 albo 3 punkty, zależnie od tego, jak bardzo mu się sesja podobała. Ja od razu od siebie powiem, że tym razem szczerze mówiąc powiem, że waham się między 1 a 2. Sesja mi się podobała, ale głównie dlatego, że udało mi się kilka epickich akcji. Natomiast ogólnie rzecz biorąc miała też swoje dłużyzny. True. I dlatego się waham, więc... Powiem tym razem 1. Okej. Okay. Dobra. Ja z miejsca powiem tak. Sytuacja podobna jak u Paula. Eidal się zgodzę, miał parę fajnych akcji. Całkiem ciekawe przedstawienie, kontynuacja wątku, tylko nie do końca ci szedł pacing. Zwłaszcza tej walki. Tutaj zwróć uwagę na coś takiego. Jak szło w akcjach? Eidal w ruchach. Eidal prowadzi sobie do sporu rozmowę z cieniem. W tym czasie Morgan z miejsca najpierw bada, co jest nie tak z tym, po czym podchodzi bliżej. Coś, co w czasie... Właśnie, wiesz co? To jest też jedna rzecz, którą mógłbym dać ci jako radę, co już zauważyłem. Nie do końca opłaca się w upwardowych systemach grać walki tura po turze tak, żeby każdy miał głos. Raczej
Dobrze jest dać każdemu porobić trochę akcji, ewentualnie osoby bezpośrednio uwiązane w walkę mogą robić akcje rzeczywiście zamiennie między sobą. Mhm. Ale z drugiej strony, wiesz, no, samo uważam, że samo Descent Realities nie powinno być ruchem kończącym twoją akcję. Spoko, będę pamiętał na przyszłość. Tutaj generalnie rozumiem, o co mi chodzi. My tutaj prowadzimy mimo wszystko dość zaciętą walkę. Nie, jasne, czajem. Nie zwróciłem na to uwagi pewnie. W tym czasie prowadzi sobie dość sporo rozmowy, która zajmuje... No okej, z wymianą ciosów można się ten... kłócić ile ten, ile ale może zajmować akcja, tak naprawdę, Morgana, akcja Morgana naprawdę mało miejsca zajmowała, tak naprawdę. No spoko, jest to coś, co no dlatego, tak jak mówię, gdybyś doprowadził Morgana do miejsca, gdzie Morgan robi coś rzeczywiście, to wtedy by się to czasowo dużo lepiej zgrywało. A nie tylko patrzy. Tak, on... Albo to powinna ta rozmowa być niestety pocięta, co też wpływa na akcję... znowu na rozmowę, albo nie wiem. Nie, dlatego, wiesz co, popatrz. Jego nieudany pierwszy rzut na Distant Realities tworzy sytuację, że się wystawia na atak. W związku z czym natychmiastowa następna akcja jest taka, w jaki sposób on się broni, ewentualnie kto go broni. W tym momencie broni go Janus swoim rzutem. I to w tym momencie historia zaczyna wynikać z tego, że akcja snowballuje. Trochę, walka ze smokiem trochę tak wyglądała. Że wszystko, co się działo, wynikało z kolejnych rzutów i z kolejnych deklarowanych akcji, a niekoniecznie z tego, że na zmianę zadawaliśmy ciosy. Chociaż też trochę tego było. Tak. Dlatego bardziej mi się podobało, dlatego mi się właśnie bardzo podobała między innymi twoja sesja, ponieważ nie było tego uczucia, że po prostu ja mam akcję, Blacku ma akcję, Smok coś robi, potem ja mam akcję, tylko to wszystko trochę bardziej wynikało z siebie. Mhm. Znaczy ja tak szczerze mówiąc nie jestem do końca z tej walki ze Smokiem zadowolony, bo chciałem zrobić jeszcze bardziej dynamiczną. Jedna sprawa, że wyście temu Smokowi zrobili tak złe rzeczy, że on w pewnym momencie ledwo żył. Znaczy, serio, on startował z 1D12 plus... Dobra, ale 6. Bo niektórzy to muszą mieć, więc... Nie, no to czy wiesz, jeszcze no, chcę po prostu na chwilę odejść od kompa, bo muszę jeszcze jedną rzecz ogadać w ramach a propos. Ale jeżeli jest koło 10, to na pewno wiem, że Bryl by się zwijał, więc... Nie, no, to już jest 11, więc... Parę różnic. Dobra, to dobra. Ostatecznie Maverick na co? To... Wasze komentarze. Potem jeszcze możemy poochrzaniać Blacka. Czy co, ostatecznie Maverick dajesz 1-2? Co kurde, jak Paul się wahał pomiędzy 1 a 2, a ja też się waham, to ja ci tam 2, że się uśredniło po prostu. No, jest moim zdaniem to uczciwe rozwiązanie. Dobra, Bryl. Dobra, więc z mojej strony sprawa wygląda tak, że też nie mam pozycji, żeby być specjalnie wybrednym czy coś. Doceniam to, że trochę tak postawiony w ramach tego mego ruchu, co tam wymagał kombinowania od siebie, tam wymyślania dodatkowo, że sobie radziłeś z tym, no to... No i że było w miarę fajnie, więc 2 punkty dla mnie. Ja również daję dwa punkty. Dość dobrze walka była zrobiona, plus te uwagi od Paula. Również bym je podzielał. I dzięki, że mi dałeś szansę na chociaż trochę pociągnięcie do przodu krótkotrwałego celu. No właśnie, pamiętajcie, że jak robicie cele, to jeżeli coś tam działa zgodnie z nimi, to też dostajecie jednego expa. Dobra, mówię, ja ostatnio trochę za dużo Pathfindera grałem, więc mi się ta mentalność turza po turze przestawiła. W zasadzie to tak, ja za cel też mam Dinga, znaczy nie Dinga, tylko expa. Za co jeszcze mam expa? Mam expa na pewno z charakteru. Bo Trick or Deceive Mortal for your own amusement. Nie ma za co. Za to dostaję exp. Nie ma za co. Well, tego było więcej niż ty jeden. Dobra, cienia nie można liczyć jako mortal, ale to był mój crown achievement. Zdecydowanie. Dobra, a właśnie, te trzy ważne pytania. Było czy pierwszy. Odkryliśmy coś nowego i ważnego o świecie? Nie. Tutaj by na upad tego zależało od postaci. No. Tak naprawdę. Więc jako grupa to średnio? Jako grupa chyba średnio.
No. Może nie. Janus, ja bym powiedział, że Janus mógł... A to jako grupa, Bryl, nie to osobna jest, postać. To się liczy jako drużyna. Dobra, okay. Czy... Jako drużyna, czy jako gracze nie dowiedzieliśmy się niczego nowego i ważnego o świecie. Czy pokonaliśmy poważnego przeciwnika? Czy można by te enty, te liczyć? Bo ja bym nawet tego miał... cienia liczył, bo cienie powinny... Ogólnie rzecz biorąc, cienie są groźne. No. Tak, storytellingowo. Za to pytanie tak jest, exp. No tylko tutaj w sumie myśmy za wsparcie robili, więc okej. No ale to byli jego bodyguardzi. Zdobyliśmy jakieś cenne skarby albo artefakty. Nie wydaje mi się. Nope. Ale... cienia w rożku, ale to Aiden zajebał. I nawet truciznę. Tak czy siak pływam w ekspie, bo mam dinga. Dobra.